tłusty czwartek gotowi jesteśmy stać w długich kolejkach za kęsem rozkoszy. Pączki można jednak zrobić też samemu i nie jest to takie trudne. No nie jest trudne, no summa summarum każdy może sobie w domu to stworzyć, takiego pączka, nie? Ale taką tradycją głębszą, no to wiadomo, to już trzeba zachować jakieś procesy, procedury, no i odpowiednie składniki. Żeby dobre pączki były, no to pierwszy trzeba zrobić tak zwany roszcz, zacierkę. No po tym etapie dodajemy pozostałe składniki, mieszamy, oczywiście dodając na sam koniec masełko, nie? No to jest główny taki składniczek poza drożdżami, które po prostu jakiś tam smak dodatkowy dają. Wincenty Wolak robieniem pączków i innych smacznych cukierniczych wypieków zajmuje się od roku 1960. Opowiedział nam, jak zmieniały się na przestrzeni lat. Poprawiły się mąki. Były, że w ten czas kombinowaliśmy, żeby te pączki chciały rosnąć, zboże było porośnięte, mąki były w kiepskiej jakości. W tej chwili, żeby takie duże były, są polepszacze i inne historie, no i dlatego niektóre są nadmuchane. My tego nie używamy, robimy na normalnej tradycji. Troszkę tam poprawiliśmy może, jeżeli chodzi, bo mąki się poprawiły, troszkę nadzienia. Ten czas tylko była marmolada, bo nic więcej nie było. W tej chwili mamy zakres z truskawką, z różą, kiwi, serem, adwokatem. W tłusty czwartek jedna słodka chwila pozwala nam oderwać się od jakże przytłaczającej rzeczywistości. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.